Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Przed nami bardzo ważny projekt, projekt, który ma być wyciągnięciem dłoni do osób pokrzywdzonych w sposób szczególny. Proponowana nowelizacja jest efektem dłuższej debaty publicznej i wynikiem coraz częściej pojawiających się przeraźliwych relacji ofiar. Niestety często relacji zbyt późnych. Zapisy w noweli dotyczą stworzenia mechanizmów zwalczania wybranych przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości. Dzięki zmianom w trybie ścigania przestępstw z artykułu 197, artykułu 199, paragraf 1 i artykułu 198 kodeksu karnego, mówiąc wprost, pomysłodawca noweli dzięki temu wprowadzi ściganie przestępstw z urzędu. Obecnie poziom ochrony prawnej udzielanej osobom pokrzywdzonym w sposób szczególny jest niezadowalający. Potrzeba dokonania zmian jest o tyle istotna, że zmiany obyczajowości, co zostało podkreślone w uzasadnieniu, nie mają odzwierciedlenia w ustawodawstwie polskim. Proponowana nowelizacja zawiera modyfikację trybu ścigania niektórych przestępstw określonych w rozdziale 25 kodeksu karnego. Nie będę wymieniać poszczególnych przestępstw, gdyż już zostały one wymienione zarówno w uzasadnieniu, jak i przez mojego przedmówcę z Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Głównym celem zmiany jest artykuł 205. Jak słusznie zauważono, sama zmiana nie jest wystarczająca. Słusznie została wskazana potrzeba modyfikacji artykułu 12, paragraf 3 KPK, który swoją pierwotną treścią mógłby doprowadzić do nielogicznego zastosowania samego usunięcia 205 kodeksu karnego. Poza złą regulacją prawną, która niekiedy staje się główną przeszkodą w ściganiu przestępstw, chociażby zgwałcenia, często powodem rezygnacji z wejścia na drogę sądową i zgłoszenia przestępstwa przez pokrzywdzonego jest relacja między ofiarą a jej oprawcą. Nie jest tajemnicą, że często do patologii w zachowaniu dochodzi w relacjach rodzinnych i osobistych. Szantaż, zastraszanie czy nawet przemoc fizyczna jest elementem odstraszającym pokrzywdzonego do walki o swoje prawa i sprawiedliwą karę dla oprawcy. To bardzo ważny projekt, który jest w pewnym sensie uzupełnieniem tej dobrej i potrzebnej regulacji, która została wcześniej prezentowana przez Klub Poselski Ruch Palikota. Przechodząc do podsumowania, należy zgodzić się z przedstawioną nowelą i jej uzasadnieniem. Obowiązkiem Wysokiej Izby jest pilne procedowanie nad tym projektem i obowiązkiem Wysokiej Izby jest skierowanie tego projektu do dalszych prac w komisji. Klub Poselski wyraża się pozytywnie, Klub Poselski Ruchu Palikota wyraża się pozytywnie i zdecydowanie popiera tę inicjatywę. Jednocześnie przy okazji, wychodząc na chwilę przed gmach Sejmu, rozmawiając z osobami, które były na galerii Wysokiej Izby, chciałem przekazać Państwu podziękowania za wcześniejszy projekt i za skierowanie go do prac w komisji. Jeszcze raz dziękuję w imieniu tych osób, które były na górze. Są to osoby, które padły są ofiarami przestępstw. Jeszcze raz podkreślam, Klub Poselski Ruchu Palikota pozytywnie wyraża się na temat tej nowelizacji.